uśmiechnij się. Jest zabawne, bo on wykorzystał muzykę disco polo i to tak wyglądało, że to niby jest amerykańskie i to, że oni was rozegrali, ale to jest po prostu przykre dla mnie, że tak się wtedy wydarzyło. Pomijam już to, że później Aleksander Kwaśniewski był niezłym prezydentem i to i akurat troszeczkę zaczął odprowadzać, ale ja bym sobie naprawdę życzył takich lat 90., w których ta wielka solidarność, tacy ludzie jak dzisiaj mój interlokutor, rządzą i próbują sobie według własnych marzeń tę Polskę układać, ale no niestety nie udało się, ale trudno wiele rzeczy się. Adam Borowski, zatem wielka solidarność ma głos, wielką solidarność, którą po podobnych głosach jak pański przedmówca Janusz Szwertner z Onet.pl mówił, Włodzimierz Czarzasty napisał, nie, byście nie obalili żadnej komuny, byście się z nimi dogadali. Z nami dogadali, bo Czarzasty mówił swoje. On mówi częściowo prawdę. Mówię częściowo, dlatego że tutaj wrócę do konkretnego pytania, ale chętnie się odniosę do paru fajnych kwestii, o których pan powiedział, bo one są, my to widzimy, znaczy ja jako w tej chwili działacz no jednej strony tego sporu, obrońca jednej strony tego sporu. Powiem tak, ja pójście na rozmowę okrągłą stołu traktowałem z nadzieją. I nie uważam, różnie z Krzysiem Wojczkowskim, nie uważam sam fakt pójścia, nie uważam za zdradę. Z prostego względu. My nie byliśmy w stanie pokonać komuny. Nie byliśmy. Byliśmy słabi. Strajki w 88 roku, które się zaczynały, być może byśmy urośli w następnym roku. Być może, ale to tylko być może. Strajki były dosyć słabe. 172 górników policzalnych z imienia nazwiska strajkowało w manifestie lipcowym w Jastrzębiu. Marny strajk w stoczni, prawda? Marny w sensie ilościowym. Stocznia stanęła. Nie był to rok 80. Nie był to rok 80. Okay. Wiele tysięcy ludzi nie strajkowało, tylko siedziało w domu, bo uniemożliwił przyjście do pracy kilkuset ludzi, którzy to uniemożliwiło. Więc byliśmy słabi, w sensie do pokonania. Więc przyjęcie tej propozycji było dobre. Ja to traktowałem jako etap do niepodległości, nie jako finał niepodległości. Etap do niepodległości. Dla mnie nieistotne były ustalenia tam końcowe, prawda? Bo ja wiedziałem, że na tym się nie może zakończyć. Że te umowy muszą obowiązywać do czasu, kiedy my nie będziemy mieli na tyle silni, żeby po prostu je zerwać. Tak jak policja... Ale ja przepraszam, ja mam w domu ten oryginał tego porozumienia okrągłego stołu. Taka gruba kinka, przewartowałem to, ale nic z tego nie zostało zrealizowane. Nic, absolutnie nic, oczywiście, że nic. Wygraliśmy wybory, dostaliśmy szansę, prawda? Ja mówię tak, znaczy ja to tak traktowałem, jak policja rozmawia z terrorystą. Dopóki terrorysta ma pistolet w ręku, prawda, i trzyma go przy głowie, to należy z nim rozmawiać, albo przy głowie zakładnika. Należy z nim rozmawiać. Ale w momencie, kiedy terrorysta ten pistolet odkłada, to wtedy trzeba go aresztować i postawić przed sądem. I znowu nieprawdą jest, bo to były takie, że umów się dotrzymuje, że przepraszam, byli górnicy, przepraszam, czarni pułkownicy w Grecji oddali również pokojowo władzę i stanęli przed sądem. Junta argentyńska, prawda, też pokojowo oddała władzę i stanęła przed sądem. Do dzisiaj ścigają zbrodniarzy, prawda, którzy mordowali Argentyńczyków, członków tej grupy. Druga strona tego sporu, o którym mówił redaktor Szwertner, to Tadeusz Mazowiecki, twarz, która była najmocniej to reprezentowała. On wówczas w tych kontraktowych wyborach nie brał udziału. To ja zapytam o pojęcie, które także tutaj się pojawia i jest obrośnięte mitem. Jak Adam Borowski, który uważał, że okrągły stół jest pozytywną inicjatywą, tylko dotrzymanie umów, to jest zdrada. To już wybrzmiało. Ale których umów? Bo przecież nie tego okrągłego stołu. To zapytam o coś innego. O tą umowę w Magdalence? Tak, to jest umowa. Trzeba było z nimi usiąść, trzeba się było napić wódki? Tak, to jest jedna rzecz. Natomiast przede wszystkim to jest ta umowa, która nie została zapisana i podpisana, tylko to była ta umowa. Gwarantujemy wam bezkarność za władzę polityczną, prawda? Za władzę polityczną. Oddajemy władzę, wy nam oddajecie, oni byli lepiej przygotowani do przejęcia władzy gospodarczej. Przecież można, teraz to już książki powstają na ten temat. Wszyscy szefowie w 25 banków, które wtedy funkcjonowały w Polsce, to była albo funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, agent
sojusze Komitetu Centralnego, jak na przykład ma wojskowe służby. I wojskowe służby, tak. Oni mieli to, co jest w biznesie najważniejsze, prawda? Kontrolę nad pieniądzem. I my nie startowaliśmy, nie mieliśmy absolutnie równej szansy. Ja bym to mógł tym radiosłuchaczom opowiedzieć o tym, jak niemożliwe było dla zwykłego obywatela, prawda, który chciał budować, tak jak ja chciałem budować wydawnictwo, bo w Podzielniu miałem wydawnictwo, chciałem budować nowe, żadnych szans na kredyt. Jak pan patrzy, panie redaktorze, w tej chwili na tą Magdalenkę? W ogóle uważam, że jest dużo takich niebezpiecznych grup, w których skręcamy, dyskutując o okrągłym stole. Tak bez przerwy szukając winnych. Wydaje mi się, że to w ogóle jest coś, co nas bardzo ogranicza jako Polaków. To znaczy, że my, po pierwsze, że prawdę mówiąc, powiem szczerze, 30 lat minęło od tego czasu. Ileś możemy to wałkować rzeczywiście, aczkolwiek ja mam troszkę inne zdanie niż pan Adam, natomiast stanu, w którym się obecnie znajdujemy. Uważam, że żyjemy w tym fantastycznym państwie, w fantastycznym kraju, który ma swoje problemy. Uważam, że na patrząc historycznie na Polskę... Dzięki Magdalence, dzięki Kromowi Stołowi, czy... To jest w gruncie rzeczy dlatego, że pomimo niezwykle trudnej historii po raz pierwszy udało nam się uniknąć takiego romantycznego zrywu, który by polegał na tym, że rzucimy się na rywala i wszyscy polegniemy. Dzisiaj byśmy nie rozmawiali na przykład, bo działacz opozycji musiałby zginąć za tą Polskę. Ja się jakoś cieszę, że jednak działacze opozycji za tą Polskę nie zginęli. Stanu wojennego do okrągłego stołu włącznie, nawet troszeczkę zginęło ponad 100 osób. O 100 za dużo. I to jest właśnie dokładnie to, co chciałem powiedzieć. Znaczy to, że nie ginęło więcej ludzi. To, że my dokonaliśmy tego zrywu w taki, a nie sposób. Znaczy, że to było takie trochę nie polskie, bo ja też kocham w ogóle romantyzm, jestem wielkim fanem Mickiewicza i ja uwielbiam czytać o powstaniu listopadowym i powstaniu styczniowym, ale później sobie myślę, albo o powstaniu warszawskim zwłaszcza. Ja sobie później myślę, ile nas brakuje, znaczy jak oni nas wszyscy pokonywali, dlatego jestem gigantycznym fanem okrągłego stołu, jestem gigantycznym fanem mądrości i trochę nawet wiążę z tym miłością do Polski i z tym właśnie okresem, w którym się narodziłem, że my to zrobiliśmy w ten sposób. Bardzo niebezpieczne są metody mówienia, że ktoś tam pił wódkę. Ja nie wiem, czy pan Adam pija wódkę. Nie, jestem prawie. To podobnie jak Lech Wałęsa, on praktycznie w ogóle nie pił wódki w życiu. Przepraszam, proszę tego nie mówić, bo Lech Wałęsa dobrze pociągał, także... No, bardzo wielu książek, no widocznie ja, powiem tak, ja bazuję na wiedzy, że tak powiem, zawartej w wielu książkach. Akurat z Lechem Wałęsem i z wódką bardzo wielu relacji wynikało, że było dosyć inaczej, natomiast zmierzam do tego, niezależnie czy tam Lech Kaczyński wybił wódkę, czy Lech Wałęsa, to są metody, które dzisiaj sprawiają, że takie dwie strony, jak dzisiaj rozmawiamy, natychmiast się ze sobą rzucą sobie do gardeł i jeden będzie bronił Wałęsy, drugi będzie przypominał, że Kaczyński był fanem i tak dalej. To do niczego nie prowadzi. To ja zapytam, bo Lech Kaczyński rzeczywiście doceniał, mówił prawdopodobnie Adam Borowski, że trzeba było usiąść do rozmów, tylko nie trzeba się tego było trzymać po 92 roku. Tak, to prawda. Ale ja zapytam panów o coś innego i już oddaję. Adam Borowski, muszę dokładnie w tym momencie coś powiedzieć. Tylko krótko, bo ostatnio pytam sobie wątku, bo mamy mało czasu. Dobrze. Jest zasadnicza sprawa. Trwało okrągły stół, zamordowano księdza Suchowolta Niedzielaka. Po wyborach zamordowano księdza Zycha. W momencie, kiedy grupa wyszła, protestując przeciwko wyborowi generałowi Jaruzelskiego, została tłuczona jak za najlepszych czasów stanu wojennego. I jak donoszono, prawda, jak grupa znowu młodych ludzi weszła do Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku i informowała, palą się dokumenty, posłano na nich ZOMO. Jak chłopaki wychodzili protestować przeciwko bazom wojskowym, byli lani w sposób nieprawdopodobny. Naprawdę, ja byłem zdumiony tym, co się dzieje. Ja myślałem, że wchodzimy w państwo demokratyczne. Nagle widzę, że wąska grupa, którą, jak mówię, wiązałem ogromne nadzieje, że oni po prostu zawłaszczają moje państwo i moją ojczyznę i po prostu z przeciwnikami postępują dokładnie, jak komuniści postępowali z nami. Panowie, to zapytam, kończąc ten wątek bardzo krótko, no bo pan redaktor Szwertner wywołał Lecha Wałęsy, a to informacja jest dziś dla Wirtualnej Polski, że Lech Wałęsa będzie wytoczyć kolejne procesy przeciwko profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, Janowi Pietrzakowi, właśnie... Proszę? Nie, bo jest świetnie, ja mogę powiedzieć, że Lech Wałęsa był agentem, niech również mi wytoczy protest.
No właśnie, za to, że miał powiedzieć, że ludziom, którzy mówili prawdę jego przeszłości, chciał zniszczyć. To, wracając do tych lektur, czy ta biografia nie byłaby pełniejsza, gdyby miała także ten wątek jasno postawiony? Czy my byśmy z perspektywy pana, już kolejnego pokolenia, to nie byłoby jakoś bardziej wytłumaczalne? Ja pan z punktu widzenia mojego pokolenia, to jest też historia na, nie tyle na podręcznik, co na film hollywoodzki. Człowiek, który w młodym wieku upada, ma dosyć ciemną rysę w życiorysie, jak każdy z nas. Później dokonuje takiego zwrotu i zapisuje się w historii całego świata. Staje się jedną z najbardziej poważanych w tej chwili ludzi na świecie. Na pewno najbardziej poważanym obok Jana Pawła II Polakiem na świecie. Tego jakby te nasze spory też nie zmienią nas. On zostanie na zawsze człowiekiem, który obalił komunizm w Polsce. I to jest rzeczywiście historia wręcz hollywoodzka, mała powiedziana, że podręcznik. Powiem tak, profesorem Cyńskiewiczem różni mnie bardzo wiele, ale ja profesorem Cyńskiewiczem różni mnie bardzo wiele, ale ja dostrzegam u profesora Cyńskiewicza, który jest przecież wielkim wrogiem Lecha Wałęsy, którego ja z kolei jestem wielkim fanem, dostrzegam taką jednak wielki szacunek do prawdy. To znaczy, profesor Cyńskiewicz, poza tym, że później moim zdaniem, proszę wybaczyć panie profesorze, ale lekką obsesję taką tematu Wałęsy, to pisał prawdę i Lech Wałęsa w zasadzie, jakby prześledzić jego wypowiedzi z początku lat 90., to on do tego swojego zdarzenia, do swojego życia się przyznawał, można powiedzieć. Ale wyczerpał to pierwsze z polskiej agencji. Tak, ale on jakby się przyznawał, to było jasne. Nie zgodzi się, nie, może pan ze mną, panie premierze, to było jasne, jeśli chodzi o to, że to się wydarzyło w jego życiu. Ja powiem więcej też a propos braci Kaczyńskich, bo też mnie to zawsze bardzo interesowało. Oni jakby też mówili wielokrotnie, że zdawali sobie z tego sprawy, tylko uznali, że nie tyle istotne, żeby się tym dalej przyjmować. W zasadzie ten temat stał dopiero po latach, nie był włączony. Więc, no tak, oczywiście, znaczy, tylko że to jest ten epizod z lat 90. ma takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo małe znaczenie w kontekście całego życia Lecha Wałęsy. No ale może znaczenie dla jego prezydentury? Właśnie wręcz przeciwnie, właśnie dokładnie ten epizod, który mu się zdarzył, bo ja bym był gotów mu wybaczyć jako młodemu robotnikowi, który się tam gdzieś zaplątał. Ale taki dobry nastrój do pan wybaczyć. To jest sytuacja taka, że ja wiem dokładnie, znaczy znam doskonale historię, prawda? To wszystko gdzieś, ale to się układa w bardzo jasny taki obraz. Jeżeli on wychodzi z internatu i rozmawiam, na przykład scenografię opublikowała to Arkana Krakowskie opublikowały, prawda, który mówi dwóm funkcjonariuszom, wysokim funkcjonariuszom, przecież ja zrobiłem wszystko, co chcieliście. Wyrzuciłem tego, pozbyłem się. Chcę i mówi, już nic nie podpisujemy, prawda, tylko ma bezpośredni kontakt. I on miał szansę na wielkość oczywiście. On miał ogromną szansę na wielkość. Gdyby w 88, co on zrobił w 88 roku? W jaki sposób odbudowywał Solidarność? Ja Solidarność budowałem, więc wiem, jak ona była budowana. Była od dołu budowana. I oczywiście by powstała grupa robota, która mówiła, weźmy ludzi, którzy wybranych w 81 roku, ale którzy nie zdradzili, prawda? Wszyscy, którzy zdradzili, wycinamy. Ci ludzie mają, jeżeli pan porówna, bo się Wałęsa zgodził na nowy statut, jeżeli pan porówna statuty poprzednie ten. W Łodzi, w tej Łodzi, Palka, Kropiwnicki i Słowik, oni zdali egzamin, oni bronili Solidarności, oni poszli siedzieć, prawda? Siedzieli wiele lat w więzieniu. A Wałęsa przyjechał i powiedział, nie, wy będziecie odbudować. Nie wy, którzy macie mandat Solidarności, nie wy, którzy zostaliście wybrani na pierwszym zjeździe, nie wy będziecie Solidarność odbudowywać, bo ja nie mam na was wpływu. Będzie Solidarność odbudowywał inny człowiek. Naprawdę, a potem to, co zrobił jako prezydent, prawda? Jako prezydent, to po prostu była czarna prezydentura. On otoczył się pełną agenturą. Wyrzucił Kaczyński, prawda? Kaczyński miał nadzieję, że on poprowadzi, rzeczywiście, że on wyniesie się na wielkość. Nie zdecydował się. Przyznałby się, stanął przed narodem, miałem czarny moment, prawda? Proszę zauważyć, co on obiecywał w kampanii wyborczej, kogo puścił skarpetka, odkomunizuje. Nic z tego nie zrobił, dokładnie nic, a odbudowywał lewą nogę. To on wybrał Ziółkowską, panią z lewicy, na szefaniku, a nie Zbyszka Romaszewskiego, człowieka krystalicznego, który mógł być w NIK-u i pilnować standardów i tak dalej. Ja mówię po prostu czasem te sprawy z północy.
A czasem w ogóle są czasem bardziej skomplikowane. Chciałbym się przejść na tę rozmowę, bo to jest pasjonująca, ale bardzo długa i chyba na wiele wiesz, jeśli chodzi o pierwszą prezentację. Tak, panowie, Polskiego Radia 24 zaczęliście. Tylko jedno na temat, a propos kompli, słyszałem to w tej historii. Jest budowany obraz formacji braci Kaczyńskiej jako bardzo antykomunistycznej, wygląda się bardzo antykomunistycznie, tak? I teraz pan mówi o tym, że wygląda się, to będzie taka daleka analogia, pan mówi o tym, że nie wyrzucał komunistów, chociaż to obiecał. Proszę zobaczyć, rok 2005 i mamy braci Kaczyńskich, a to są antykomunistycznie. Oni na jedną z najważniejszych osób w państwie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, biorą sędziego komunistycznego. Absolutnie przyznaję. No właśnie, dlatego wtedy krzyczałem, bo wtedy była cała polska historia. Wtedy, kiedy PiS szedł do wyborów od nowomoralną, prawda? Z taką hasłem odnowy moralnej, tak to się nazywało. Jak ja usłyszałem, że wybrali na wiceministra sędziego Krzyżego, którego ojciec też był sędzią, właśnie to ta cała patologia. Wziął pan Ziobro, który niestety nie jego do rządu, prawda? To była decyzja pana Ziobry, ministra. Też młodego człowieka. Też młodego człowieka. Jasne, ja bym chciał. Ale rzeczywiście to było straszne. Niezrozumiałe zupełnie. Dla mnie również niezrozumiałe. I to prawda. Natomiast jeżeli się porówna te rzeczy, nie można zatrzeć, bo wszystko ma swoje przyczyny, prawda? To, że w tej chwili pan na prawej stronie ma pojedyncze osoby, które wyrobiły się jakiegoś majątku, które na przykład mogą wesprzeć inicjatywy patriotyczne. Sekund. Po drugiej stronie ma pan taką ilość ludzi, prawda? Szefem telewizji pierwszej był współpracownik SB i Kinciarz. Szefem telewizji drugiej jest, byli ludzie umoczeni w służby wojskowe. To nie jest wszystko przypadek. Zostawiamy kropkę. Taśma Kaczyńskiego, a na niej rozmowa bez Kaczyńskiego tym razem, a na niej rozmowa austriackiego inwestora i Kazimierza Kujdy, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale wcześniej pracownika spółki prezesa Srebrna i rozmowa brzmi tak. Ale panie Kujda, wróćmy do naszego wspólnego celu zbudowania tej wieży dla pana Kaczyńskiego. Jeśli mogę coś panu zaoferować, jeżeli zdobędziemy powiedzmy WZ-kę razem, WZ-ka czyli warunki zabudowy, chcę powiedzieć, że każdy z nas coś zarabia. Tak wiem. Więc mogę panu zaproponować nawet coś dla pana. Gazeta Wyborcza odpowiada osobiście. Rozumiem, mam 67 lat, mogę pójść na emeryturę. Tak, na emeryturę. Chciałbym tu pracować kilka miesięcy prawdopodobnie, a potem zamierzam powiedzieć dziękuję bardzo, bo jestem już w wieku, kiedy nie robi się biznesu. Ponieważ moje życie nie było łatwe, jestem zmęczony i moja żona jest w takiej samej sytuacji. Choć jest młodsza, to też w wieku emerytalnym. Mogę tylko powiedzieć, że mogę pomóc w tym projekcie tak bardzo, jak to możliwe. Bez żadnych oczekiwań z mojej strony. Pracowałem. Zaproponuję panu coś. Nie, dziękuję. To dla pana. Nie, absolutnie nie. Dziękuję, nie. Jestem w całkiem dobrej sytuacji jak na warunki polskie, ale pomogę, jak to możliwe. Austriak kończy. Docenia. No proszę. Naprawdę. Rafał Laski, Gazeta Polska. Muszę to powiedzieć naprawdę, bo ja chwilą tutaj jeszcze nie zdążyłem przeczytać tych scenogramów, ale już po pierwszym widziałem, znaczy po pierwsze tak, może coś jako ciekawostkę, kiedy dzień przed publikacją w pewnym środowisku prawicowym czuło się pewną panikę. Ja mówię, a co mam powiedzieć, że to będą podobne jakieś taśmy, tutaj grzeją informacje, tutaj jakieś trzęsienie ziemi, upadnie rząd i tak dalej. No jakie coś? Obiega Kaczyńskiego. Prezesa? Pytam? No tak. Ludzie, czy myślicie, że się powariowali? Czy wy myślicie, że prezes Kaczyński mógłby uczestniczyć w jakichś lewych rozmowach? Mówię, to jest niemożliwe. Z tym zdaniem wyszedłem w rozmowie i potem się okazało, czytam. To jest klasyczny przykład, to nie chyba pana bardzo proszę, człowieka absolutnie uczciwego. I na tym tle przypomnę tylko jedną rzecz. Kiedy zatrzymano wiceministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, a kiedy ministrem był Grzegorz Schetyna. Zatrzymano, ponieważ tam była jedna wielka afera korupcyjna związana z informatyką. Zatrzymano go, widzieliśmy w TVN-ie, nie w żadnej innej telewizji, w TVN-ie, kiedy człowiek opowiadał, jak urzędnicy ministerstwa zmuszali go do dania łapówki.
I potem, jedyny, potem w całej tej sprawie ja potem zacząłem szukać, okazuje się, że po 3 czy po 4 latach zarządów znowu tego pana Tuska wyszedł na wolność i jedyną instytucją i człowiekiem, właściwie człowiek żaden nie został ukarany, żaden. I jedyną instytucją, która została ukarana, to Hewlett Packard przez przez Urząd Amerykański Antykorupcyjny za korumpowanie polskich urzędników na 17 milionów. Hewlett Packard został skazany. Natomiast tutaj zamieciono wszystkie sprawy. Grzegorza Schetynę, wracamy do sprawy wieżowców na K i tego dialogu, który dziś opublikowała Gazeta Wyborcza na swoich stronach internetowych. Chciałem być w łamach, ale sobie tego zabrakło. Dlaczego, panie redaktorze? Ja już szczerze na chciałem powiedzieć taką rzecz, która odnosi się do pana Nałaśka, do tych taśm Kaczyńskiego. W ogóle sukces wieloletni Platformy Obywatelskiej i dzisiaj sukces wyborczy PiS-u w jakimś sensie opiera się na tym, że obie te ugrupowania miały liderów bardzo silnych. To są świetni politycy, tak? Znaczy tacy politycy, którzy potrafią sobie zapewnić porządek w partii, ale opiera się też na ich uczciwości. To znaczy, Tusk i Kaczyński to nie są politycy, których można podejść i przekupić ich cygarkiem, nowym samochodem, jakimś domem. To nie są. I w tym sensie Tuska i Kaczyńskiego, jak znowu popatrzymy z pewnego dystansu, to wiele łączy. To są bardzo podobni politycy. Ale to widzimy, że nawet współpracownika z tego scenogramu, który opublikowała Gazeta Wyborcza, nie ma mowy o czymkolwiek. Na koniec tego bez Kaczyńskiego. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle, bo tutaj pan Adam powiedział, bo odsłuchają, że mieliśmy Kaczyńskiego, nie widzieliśmy podobnie, że jakoś wydawało, że sprawa w ogóle była przegrzana w tym sensie. To znaczy, jeśli ktoś mówi, że przegrzana, panie redaktorze, w tym sensie, że to co pan Adam mówił, że będą ujawnione jakieś taśmy, które tam było zapowiadane, że one upadły z rządu Prawa i Sprawiedliwości nastąpi po tych taśmach. No nie chcę się rozszalić, ale miałem podobne do nas, na zasadzie, że nie wydawało mi się, że Jarosław Kaczyński będzie upadł na jakiejś taśmie, na której będzie przeklinał, rozdawał pieniądze i nie wiem, zostanie ja złoty łańcuch. Ja ci nie mogę, że muszę powiedzieć, że też taśmy średnie wyglądają w napisu, już powiem z jakich względów, bo to nie jest sprawa, po której Jarosław Kaczyński jakieś zarzuty usłyszy, że on przekroczył prawo czy cokolwiek takiego, ale Biuro Antykorupcyjne ci oświadczyło, że nie ma podstaw do weryfikacji jego oświadczenia majątkowego, ponieważ nie ma tu przekroczenia prawa. Dokładnie, natomiast to co, z czego się PiS jakby musi tłumaczyć, czy to, czego Jarosław Kaczyński z pewnością by chciał uniknąć, to jest jednak to, że widzimy polityka, który jest szefem partii. Ja uważam, że w demokracji w ogóle się tak nie powinno dziać. Szef partii, który jest bardzo wpływowym człowiekiem, jest najważniejszą osobą dzisiaj w państwie. I pociąga w zasadzie za bardzo wiele środków, ma bardzo wiele. To jest trochę od tego, co pan Borowski mówił o stanie dzisiejszego państwa. To są właśnie takie rzeczy, które są bardzo niepokojące. Czyli, że szef partii w zasadzie uczestniczy w biznesowych rozmowach spółki, która w ogóle nie powinna mieć nic, a nic wspólnego z daną partią polityczną. Ale on zasiada w Radzie Komunikacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Ale nie powinien reprezentować biznesów tej spółki. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że lider partii politycznej w demokracji jest powołany do tego, żeby stać na czele partii, żeby wygrywała wybory. To jest zdrowie dla siebie. Nie ma punktu widzenia takiej zdrowej demokracji sytuacji, w której jest jakaś spółka, w jakiś sposób podawana w cel i próbuje podrobić zawsze w Warszawie i jakby w rozmowach biznesowych reprezentuje ją człowiek partii. Druga sprawa, to jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że to jest coś, co jest nie jest po prostu niebezpieczne dla PiS-u, to jest ta informacja, która poszła się na temat tego, jak wyglądają relacje polityka-bank. Bank, który został zacjonalizowany, jest bankiem zarządzanym przez Człowieka Prawa i Sprawiedliwości, bardzo blisko związanego z obniżeniem podatku. Mamy tu takie obsadzanie. To, co pan Adam mówił, mówi pan o tym, że po 89 roku faktycznie takie, że mamy dużo zarządzanie. Realizacja zawodowa nie przesadza, bo to jednak zostało się zainwestowane pieniądze z Polski, ale państwa nawet jest problem kryzysu. Kto jest doradcą pana Krupińskiego w PKO? Teraz tak, mamy ten obowiązek polityczno-przyszłych i widzimy, że polityk zachowuje się w ten sposób, partia polityczna zachowuje się w ten sposób, jakby bank był jej bankiem i to z punktu widzenia obywatela jest coś, co zawsze musi być sprzeciw, niezależnie od której partii dotyczy, i to jest coś już płaciające. Jest coś, co dla Kaczyńskiego jest niewygodne, to znaczy, bo polityka w ogóle się na pewnych mitach opiera. Jeśli chce się wykrywać polityce, to trzeba mieć pewne mity. Taki mit, który się udało stworzyć PiS-owi, to jest takiej partii jakiś szczególnie uczciwy i mit, który rzeczywiście ten mit jakby upada, bo widzimy, że
Także, proszę Państwa, wspominamy Wałęsę, że Wałęsa się niektórym ludziom podoba, bo zmienił klimat na świecie, zmienił jego smak. No nie wiadomo, jeżeli był szpiegiem komunistycznym i miał, wiesz, odciąć Rosję, no to nie wiem, jaki do tego sens jest. Szatan diabeł wie, szatan diabeł orientuje się. Modlimy się za ludzi żywych, za Wałęsę można.